Nauczyć modlitwy to jest czyn nad czyn. Kto uczy modlitwy, Boga daje. Uczy ten, kto sam się modli. To wtajemniczenie i uczestniczenie w Bogu i Jego sprawach. Dlatego modlitwa jest głównym zajęciem dnia. W ważności jest nadrzędna. Ona bowiem jako źródło usprawnia człowieka do wszystkiego, jest początkiem każdego dobrego zamysłu i dopełnieniem faktów i czynów. Kto chce żyć, niech się modli. Kto się nie modli, obsycha. Istnienie jego jest pozorem. Kto się nie modli, zajęty sprawami świata i swoimi, a Bóg u niego odłożony, zdegradowany, a nawet zapomniany. Dlatego modlitwa, główne zajęcie dnia, ocali ciebie i program dnia i wszystkiemu nada sens, proporcje, ważność, bo modlenie się, czyli bycie u Boga, to jest niezwykłość nie mająca czegoś, co by temu było równe. Takiż to Bóg, taka wzniosłość Jego. Z Bogiem chce się być. Ze względu na Boga ma się określony zasób słów, myśli, zamiarów. To Bóg sprawia, iż twoje życie doznaje pewnych ograniczeń, jak bariery nad przepaścią. I Bóg przez modlitwę sprawia, iż czujesz się zobowiązany i dbasz w fakcie, w postawie, zobowiązaniu, bo inaczej się nie da. Tak to Bóg przez modlitwę uporządkuje twoje myślenie, wrażliwość i całe twoje istnienie. Jezus nauczył modlitwy słowami, ale jest też i modlitwa bez słów, w której pragnieniem jak głodem, jak tęsknotą, jak zamiarem niewypowiedzianym wyrażasz siebie i trwasz na modlitwie w tych postawach. Tak jak niekiedy trzeba długo myśleć nad rozwiązaniem zadania matematycznego, tak na podobieństwo tego należy długo myśleć nad zrozumieniem Bożego zamysłu i przyjęciem go do siebie. Rezultatem modlitwy jest umniejszenie strachu, przybliżenie się do Boga, zrozumienie istoty dziejów, przynaglenie i moc. Modlitwa daje osłonę. Osłonę przed nieprzyjaciółmi. Gdy mieszkańcy Niniwy odstąpili od grzechów, bo posłuchali napomnienia, to życie ich stało się pokutą i modlitwą. Ubrali się w bojaźń Bożą, postawą swą Bogu jakby ręce związali. Już im nic nie mógł. Mógł im tylko błogosławić. Odstąpili bowiem od grzechu zguby swojej i uczynili się zdatnymi do przyjęcia łask.
A Jonasz, Jonasz, a Jonasz nawet tego nie zrozumiał, choć był w rękach Boga. Czekał na widowisko zniszczenia miasta. Ponieważ to nie nastąpiło, to się zasmucił, jak ktoś, kto jest zazdrosny. I Bóg mu pokazał wielkość miłosierdzia i to, że trzeba patrzeć okiem wiary na każdego. Dopóki żyje, nie jest przekreślony. Dopóki inni żyją, niech nie będą przekreśleni, czyli przeklęci, znienawidzeni, otoczeni złem. Jest miara, którą człowiek sobie stawia. W stosunku do Boga jest nią bojaźń Boża, w stosunku do siebie honor. Dawniej zrozumiane słowo, dziś ze słownika wyrazów obcych. Przez honor własny człowiek widział granice i nie pozwolił się skalać, czyli zezwierzęcić, obedrzeć z rozumu i odpowiedzialności. Honor to świadomość tego, kim uczynił cię Bóg. To owoc katolickiej misji Kościoła Chrystusowego, który przydał ludziom prawdę, zrozumienie, a dalej odpowiedzialność i podjęcie zobowiązań. Bierze się to z modlitwy. Kto się nie modli, źle żyje, a słowo jego jest nierozważne. Módl się więc o to, byś nie był zatruty miarą siebie, bo miara ciebie jest z Boga, nie z własnego wynalazku. I gdy przyjmiesz miarę siebie od Boga, będziesz człowiekiem na tyle spragnionym Boga, że nie będzie ważności nad Niego. W wierze wytrzymasz i przeżyjesz dzień dzisiejszy. Wytrwasz jeszcze jutro, gdy będzie ci dane. W wierze przetrzymasz wszystko i wszystkich, aż ocalejesz w zjednoczeniu szczęśliwiejącym z Bogiem. Tak będzie. Tak jest. Tak powinno być. Dziś potrzebujesz prosić Pana Boga o wyrazistość życia, nie słowa, a życia, abyś zobowiązany do świadectwa mądrze, przebiegle, odważnie i mężnie stanął jak rycerz przed tłumem i dał świadectwo prawdzie i powinności i zadaniom chwili. Twoja uczciwa, chrystusowa oczywistość dla jednych będzie nie do zniesienia, dla innych do zastanowienia, dla innych będzie jeszcze ostatnią deską ratunku, a przede wszystkim ocalisz siebie, bo nie będziesz wtedy zgorszeniem, lecz zbudowaniem. Dlatego potrzeba ci takiego wyniesienia się ponad doczesność, by cię nie mogła skutecznie kalać. Bo cóż to jest wszystko to wobec wieczności? Dlatego w nią się wpatrując nie doznasz ujmy, zguby czy utraty. Bo wszystko to przez współbrzmienie i zrozumienie z Bogiem, wszystko to będzie na uświęcenie i zbawienie tobie dane.
Ufaj, aby się nie lękać. A gdy się nie będziesz lękać, nie bądź ospały czy leniwy. Bóg ma dla ciebie sprawy większe od światowych. W nich trzeba się zanurzać i ich spodziewać. Będzie ci wiele dane tak dalece, że jakby początek przed tobą i dla ciebie. Taka jest łaskawość Boga, który jest Bogiem dla ciebie.